Przepraszam bardzo. Tutaj kolega sędzia podpowiada, że w ringu będzie pan Tomasz Cyganek. Cyganek, nad czasem czuwa pan Adam Spiecha, a punktowymi są Józef Maczuka, Marcin Cel oraz Waldemar Wodziński. Kolejna punktowa walka pomiędzy Kevinem Gibasem i Szymonem Szymkiem. Ring wolny, runda pierwsza. Zakończyła się pierwsza runda kategorii kadet. Zawodnicy walczą 3 razy po 2 minuty pomiędzy Kevinem Gibasem ze Śląska i Szymonem Szmitem z reszty Polski. Nie wiem, jak to.
Jesteśmy po drugiej rundzie, pojedynku Kevin Gibas, Szymon Schmidt. A ja pragnę bardzo gorąco powitać wśród nas kolejnego gościa, Tomasza Gromadzkiego, zawodowego pięściarza grupy Dymek z Promolszy. Witamy bardzo serdecznie. Tomasz Gromadzki. Przypomnę i zapraszam, że 27 października w Zabrzu odbędzie się jego kolejny pojedynek. Także to pragnę obserwować, towarzyszyć zawodnikowi. To 27 w Zabrzu się spotykamy. Runda trzecia. Zakończył się pojedynek w kategorii kadet pomiędzy reprezentantem Śląska Kevinem Gibasem oraz Szymonem Schmidtem, reprezentantem reszty Polski. A do kolejnej walki przygotują się Krzysztof Kołysz, reprezentant Śląska, i Tadeusz Kot, reprezentant reszty Polski. A walkę poprowadzą sędziowie w ringu Józef Maczuga, na punkty Adam Spiecha, Marcin Cel oraz Waldemar Wodziński, a nad czasem czuwać będzie sędzia Tomasz Cygalet. Zawodnik z narożnika czerwonego, Kevin Gibas.